Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w planach jest ciąg dalszy zabawy z kompostownikiem. Dorobiłem wczoraj bez ekipy filmowej drugą komorę. Kupiłem takie ruły, których nie ma w kadrze. Których nadal nie ma w kadrze. O, kupiłem takie ruły, powiercimy w nich otworki, słońce, powiercimy w nich otworki i potem pokażę, jak to wygląda i o co chodzi, i będziemy wsypywać rzeczy do kompostu. Wykopany jest tam nieduży rowek, tam gdzie będzie leżeć rura, czyli tu, wypełniony patykami, żeby tam powietrze mogło swobodnie przepływać. Otwory powiercone, dziury tylko na spodzie tej rury, żeby się od góry syf nie nasypywał do nich. I to przyłączamy tam do tej rury, która jest już w pierwszą pryzmę wsadzona. A jak ktoś nie widział, jak ją tam umieszczam i w ogóle, to tu w rogu będzie link do poprzedniego filmu z napowietrzania kompostu. To jest teraz wersja rozwojowa. Zatyczka nie pasuje, bo mówka jest nie z tej strony. Ale to nic, to są szczegóły. Dobrze, że sobie to wszystko tutaj położyłem. Bardzo dobrze. Teraz ponawiercamy tą pionową i ten etap inwestycji będzie zakończony. Oczywiście zaczęło padać, także aparat schowany. Czy jest krzywo? Tak, oczywiście, że jest krzywo, inaczej być nie mogło. Czyli mamy to tutaj sobie tak poskładane z trochę patyków rzuconych, żeby tam no chodzi o to powietrze cały czas. To sobie już tak będzie. Tu zacznę sypać coś i potem jak nasypię jakąś tam niedużą górkę, to na nią wlezę, żeby wsadzić kominek, bo brakuje trochę wzrostu. Raz jak na złość to mam samo brązowe, bo mam te liście i zrębkę i nic innego, ale może skoszę trochę coś, bo i tak mam dużo koszenia jeszcze, to może sobie pomoknę i skoszę i dorzucę i trochę przemieszam, zobaczymy. No ale tak to wygląda na teraz i żeby się nie nudzić i zmęczyć trochę, to teraz dla odmiany porzucam trochę gruzu. No i jest pierwsza warstwa liści, na to warstwa trawy. Wiem, że jest tutaj dużo zwolenników mieszania tego ze sobą i w ogóle przerzucania i tak dalej. Musicie pamiętać, że wszystkie dobre rzeczy w życiu mają warstwy. Wcale nie te zmieszane są dobre, tylko te, które mają warstwy. Oprócz tej sałatki ze śledziem, ale na przykład tort, cebula albo ogry. Wszystko ma warstwy i jest fajne, także kompost też może mieć warstwy. To na dzisiaj tyle. Jeszcze dwie warstwy zrobione. Daszek założony. Dzisiaj nie robiłem w samotności. Kukła powróciła. Napisałem sąsiadowi SMS-a, że mu wiatr zerwał wisielca i przyjechał, naprawił.
Co? Ciemno już. Na telefonie nie widać. Taka piękność powstała. Krzywa wieża na Zadupiu. W pi wiadomo gdzie. I ta. Bardzo chciałem dzisiaj przywieźć to gówno, ale znowu mi naładowali gruzu, także to nie wyszło. Ale na dniach raczej je przywiozę i dorzucimy tutaj dalej. Byle nie do pełna, bo tu jeszcze trzeba całą zimę z kuchni wrzucać obierki po ziemniakach, a ja dużo ziemniaków jem. Dzień drugi koszenia. Idzie nam tak jak zwykle. Także tego. Na dzisiaj pokoszone. Demon ma słabsze chwile. Nie myślcie, że ja jestem jakimś zwyrolem i rzucam tym wszystkim ciągle. Rzucam rzeczami w nerwach, ale muszę na to zasłużyć. Tą kosą jeszcze nie rzucałem. Lekko puknąłem o ziemię, żeby mi się żyłka rozwinęła i zostało mi to w ręce. To się tam jakoś w garażu skróci, akurat nie mam ani diaksa, ani brzeszczota przy sobie. Pograbiłem to wszystko, co skosiłem i się uspokoiłem trochę, także... Ale nie tak miał ten film dzisiaj wyglądać. Teraz dorzucimy sobie tutaj odpadki kuchenne. Pachną bardzo ładnie. Trochę tego, co skosiłem. Sprawdzacie proporcje i tam wszystko. To dobrze, bo ja nie. I tak dalej, wiadomo o co chodzi. Jeszcze mam z 5 taczek tego zielonego. To tutaj trafią mi 5 worów liści. Jeżeli chodzi o kompost, to będzie tyle na dzisiaj. No i tam za parę dni przywiozę obornik i jeszcze parę warstw ułożę. A potem będziemy, tak jak wcześniej, dorzucać to, co akurat jest. Jako że miałem mieć tego wszystkiego dużo więcej, chciałem się tu trochę powądrować, pościemniać, ale to nie wyjdzie. To pokażę wam inne rzeczy. No więc skarby na Zadupiu przechowywane są tak obecnie. Tu są jakieś deski z palet, za które nawet zapłaciłem pieniądze. I jak je stąd wyciągam, to dużo z nich już zachodzi sobie tą czarną pleśnią. Tutaj mam jakieś tam drewno, co dostałem, znaczy podjąłem z działek, rozbierali jakąś starą szklarnię. Deseczki świerkowe, z których powstała szopka, kibel. Tutaj ta słynna altanka, którą poskładamy w 2037 pewnie. Tu jakieś tam słupki. No i to wszystko wygląda co jakiś czas właśnie tak. Ani się nie da za bardzo do tego wygodnie dostać, ani nie jest to w takim stanie, jakbym chciał, bo cały czas jest mokre z grzybem i tak dalej. Także postaramy się teraz
jakoś trochę tutaj warunki bytowe temu drewnu polepszyć. Te słupki z ogrodzenia, które powstanie pewnie może 2 lata przed altanką, czyli w 2035, dopóki leżą na koziołkach, to wyglądają w miarę ok. W miarę. Ja je tu wszystkie przywiozłem suche. Oczywiście są poukładane na paletach, było najpierw skoszone i tak dalej. No zarastają tutaj tym zielskiem ciągle. Jakimś grzybolem i w ogóle, i średnio jest sens potem takie słupki wkładać w ziemię, bo no długo nie postoją. Także uznałem, że po raz kolejny zmieniam kolejność działań i odkładam ogrodzenie na kiedyś, a wykonamy drugą szopę. Tamta szopa jest tylko na tutaj rekwizyty ogródkowe. Takie było założenie, takie ma zadanie i spełnia je bardzo dobrze. A druga szopa będzie na pierdolnik. Wszystko, co tutaj mam, cały mój cenny dobytek, czyli deski i słupki, trafi do tej szopy, która będzie wykonana tą techniką co zawsze, czyli po januszowemu, ze żwirem zamiast podłogi, bo już zauważyłem, że sprawdza się on. Także nie będę kombinował. Słupy będą takie i stopy wbijane, ale tym razem zadziałają lepiej, bo tutaj teren jest niegrząski. No i dach też będzie taki jak tam. Coś tam chciałem jakiś ładniejszy, ale to nie dla mnie. Tak to wygląda obecnie, no nie powiem, no. Bardzo mi się to podoba. No ale nie jest to zbyt praktyczne. Tutaj już tam jakieś grzybolki sobie rosną. Las ma w dupie, że to są moje słupki zapłacone. Zabiera je sobie z powrotem i tyle. No ale niestety akurat tych słupków nie możemy mu dać. Także tak. Tutaj ten teren wzdłuż tego płotu, który nie istnieje, ale możecie go sobie wyobrazić, zwizualizować. Powstanie kiedyś sad, bo 12 metrów od linii lasu i tak nie mogę się budować, czy tam 16. Także mam zamiar posadzić tutaj trochę drzewek, ale że tam przy końcu jest już też o tutaj mój las i cienia jest bardzo dużo, to ten tam ostatni odcinek, który jeszcze jest wyżej, a nie podmokły, jak to wszystko, co jest niżej, będzie wykorzystany na budynki zaplecza technicznego. Czyli tu będzie szopa, gdzieś tam, a tam dalej będzie, uwaga, kiedyś piwniczka. Pokażę wam. Tutaj jest prawie metr głębokości. Wykopałem to ze 2 tygodnie temu. Jest suchutko. Mimo to, że w rowach i w bajorku jest pełno wody. To tak jak myślałem, tutaj jest na tyle wyżej, że tutaj tej wody tak wysoko nie ma. Także tutaj jest teren przeznaczony na piwniczkę. Tu jest taki ostatni kawałek tego, gdzie jest wyżej, dalej to już opada i jest bagienko. Uznałem, że piwniczkę wkopię na około metr w ziemię. Metr będzie jeszcze wystawał i na tym będzie z pół metra ziemi, czy tam może trochę więcej. I tutaj będą
moje ziemniaczki zimować. Także takie są plany na kiedyś, które teraz już powoli będę realizował w miarę możliwości. Szopa będzie priorytetem, a piwniczkę będę kopał w ramach relaksu. A kiedy ją zacznę, to nie wiem, ale będę miał bardzo długo, bardzo ładny, prostokątny dół w ziemi. Nagadałem się, nie lubię gadać o planach, ale musiałem trochę pogadać, żeby zapomnieć o tym fejlu z kosą. Także idę dalej wozić zielsko na kompost i może sobie wyznaczę teren pod szopę i będę się chyba zwijał do garażu reanimować tą kosę. Na dzisiaj koniec zabawy z kompostem, trawy starczyło na tyle. To sobie tam jeszcze trochę opadnie i będziemy dorzucać dalej. Teraz już raczej będziemy dorzucać byle jak, tak jak poprzednio. Chyba że akurat jak przywiozę główienko, to będę miał wenę, ale to się rzadko zdarza. To tak, dzisiaj się dużo nagadałem o planach, czego nie lubię robić, ale mam też nadzieję, że jak to wszystko powiedziałem, to teraz znajdą się marudy, co będą pisać w komentarzach: a kiedy zaczniesz tą szopę, a kiedy ją skończysz, a piwniczkę to zobaczymy w tym stuleciu. Takie rzeczy. I mam nadzieję, że zdenerwuje mnie to na tyle, że się wezmę do roboty, a nie zacznę wymyślać kolejne rzeczy. To znaczy i tak zacznę, ale może ten proces się skróci trochę. No, to tak. Jadę kosę zreanimować, póki pamiętam. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Powoli odejdę, a wy podziwiajcie. No i będzie. Można walczyć dalej.